Najpierw czwórka przegrała w pierwszej lidze z Tarnowią Tarnów 0-4. Spotkanie odbyło się na terenie rywalek, ale nie usprawiedliwia to słabej postawy radomianek, które jeszcze niedawno biegały po boiskach ekstraklasy. Czara goryczy przelała się w minioną środę, kiedy czwórka przegrała w półfinale Pucharu Polski na szczeblu Mazowsza z Ząbkowią Ząbki aż 1-5. Zespół Ząbek to ekipa drugoligowa. Trener Wojciech Pawłowski będzie miał sporo czasu na korektę w grze swoich podopiecznych. Następny mecz ligowy odbędzie się dopiero 14 października.